Znajdujemy się w budynku przedszkola niepublicznego imienia przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej przy ulicy Łomaskiej 70. Przed chwilą odbył się finałowy koncert kolęd podsumowujący akcję aniołkowego grania. Aniołkowe granie to idea wspierania rodzicielstwa zastępczego. Od 2019 roku nasze przedszkole jako pierwsze zainicjowało taką akcję w naszym mieście i od 2019 roku organizujemy je wspólnie z naszymi rodzicami co roku. Wręczaliśmy już 2 vouchery na wyjazd na zimowisko w Bieszczadach. Łącznie z całym wyposażeniem, z niezbędnymi akcesoriami, przyborami, gadżetami, plecakami, butami, całym wyposażeniem, które jest niezbędne do pobytu w bezpiecznym, zimowym otoczeniu. Co roku w inny sposób organizujemy naszą akcję. W tamtym roku prezenty dostały wszystkie dzieci objęte pieczą zastępczą. W tym roku uznaliśmy, że skierujemy do konkretnych osób i spełnimy 2 marzenia. Akurat pani Ewa Borkowska podała nam nazwiska dziewczynek, które chciałyby właśnie abyśmy spełnili ich marzenia. Ich marzeniem był właśnie wyjazd w góry i postanowiliśmy właśnie w kierunku ich skierować tą naszą akcję. Dzięki hojności i sercom naszych rodziców udało nam się właśnie to spełnić. Myślę, że dziewczyny są bardzo zadowolone. Kolędowały 3 grupy 6-latków, ale głównym gościem, który był zaproszony i który objął patronatem naszą imprezę i co roku ją obejmuje tym patronatem, to jest prezydent naszego miasta, pan Michał Litwiniuk, jak również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I kolędowały dziewczyny, Patrycja z Amelią, Patrycja i Amelia z Kowron. Oprócz kolędowania nasze dzieci przygotowały piękne tańce, które zaprezentowały przy użyciu szarf. Serdecznie dziękuję moim pracownikom za zaangażowanie się w tę piękną akcję, za dołożenie wszelkich starań, aby wszystko było przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Dekoracja, smaczny tort, cała uroczystość, oprawa muzyczna, podkład. Także wielkie brawa dla nich i słowa podziękowania. Jedną z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych jest wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, zarówno w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół, ale i także w gronie przedszkolnym. I właśnie dzisiaj w takim gronie chcemy kultywować tą starą tradycję. Śpiewanie kolęd stwarza miłą atmosferę, niepowtarzalną, która niesie ze sobą radość oraz mnóstwo pozytywnych emocji. Przekonajmy się, że właśnie tak jest. Pięknie dziękuję za zaproszenie pani dyrektor, wspaniałej załodze tego, uwaga dzieci, kochanego, wspaniałego, kolorowego i ciepłego przedszkola, prawda? Tak, głośne tak.
Wiecie, jak się miło robi, gdy wchodzi się do waszego przedszkola i widzi te kochane, uśmiechnięte panie, te kolorowe przestrzenie, te śliczne malunki na ścianach, te pełne wspaniałych zabawek sale. Od razu da się zauważyć, że to jest prawdziwy drugi domek. Bardzo lubicie przychodzić do przedszkola, prawda? No, o, trafiłem! Wasze przedszkole jest kochane też dlatego, że organizujecie w nim różne wspaniałe przedsięwzięcia. Między innymi takie, które pozwalają wam dzielić się dobrocią waszych serduszek. I jedną z takich okazji, żeby tą dobrocią się z innymi podzielić, jest właśnie aniołkowe granie. Tym aniołkowym graniem pokazujemy wsparcie dla wszystkich rodzin, w których ta miłość rodziców płynie nie tylko z faktu, że jest się czyjąś mamą czy tatą, ale przede wszystkim z tego, że chce się być dla kogoś mamą i tatą, że chce się komuś stworzyć kochający, ciepły i opiekuńczy dom. Troszkę tak, jak robi to pani dyrektor ze swoimi współpracownikami w waszym przedszkolu dla was. Gdy mama i tato idą na przykład do pracy, co by się stało z dziećmi, gdybyście musieli sami nudzić się bez pysznego, ciepłego jedzonka, bez zorganizowania wam świetnej zabawy i wspaniałej, ciekawej nauki przez tych wiele godzin, gdy mama i tato są na przykład w pracy? Ale by było nudno, co? To super, że mamy wspaniałe przedszkole, prawda? Pewnie, że fajnie. Moja perełka, lulaj ulubione, me pieśni bełka, lulaj, że Jezu, lulaj, że lulaj, a Ty do maturu słaczu. Śniegu poducha, poducha. Już Pan Jezus w łonie leży na wyścig i każdy wierzy zobaczyć Marucha, Marucha. Już Pan Jezus w łonie leży na wyścig i każdy wierzy zobaczyć Marucha.